Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu Elana Toruń Sokół Gdańsk, który zakończył się z wynikiem 2-0. Naszymi gośćmi są trener drużyny Sokoła, pan Tomasz Bekas i doskonale znany w Toruniu Hubert Świtalski. Panie trenerze, jakie pana wrażenia po tym spotkaniu? No, niczym mnie rana nie zaskoczyła zespołu, bo mieliśmy przeanalizowany zespół przeciwnika. Wiedzieliśmy, że lubią się utrzymywać przy piłce. Zmienili ustawienie na trzech obrońców z trzema stoperami i 3-5-2. Nie ukrywam, że mam. Dopiero będę wiedział po analizie, czy był offside, czy nie, bo mam największe pretensje o to, że no, asystent nie sygnalizował pozycji spalonej. Strzeliśmy bramkę na 1-1 w bardzo newralgicznym momencie meczu. Różnie by się to mogło potoczyć. No, jeżeli był spalony, no to brało dla głównego sędziego. Jeżeli nie było, to będę miał podwójne pretensje, ale na pewno Alana miała więcej z gry, aczkolwiek taki był plan i mam troszeczkę pretensje do zespołu, że w drugiej połowie niepotrzebnie się cofnęliśmy tak głęboko, uczulałem zespół w przerwie, żebyśmy tego nie robili, ale wiem, że te nasze uczulania i to, co przekazujemy zespołowi, potem nie zawsze ma odzwierciedlenie na boisku i tak straciliśmy pierwszą bramkę zbyt głęboko w defensywie, praktycznie wbiliśmy się własną szesnastkę, fakt, że Elana bardzo fajnie pograła i straciliśmy pierwszą bramkę, potem już nie mieliśmy nic do stracenia. Szkoda, aczkolwiek no, oczywiście gratuluję zespołowi z Torunia na zwycięstwa. Taka jest piłka i trzeba zakasać rękawy. Ja wiem, że za tydzień dopisuję 3 punkty, tak, każdy zespół, który gra z energetykiem Gryfino. Będziemy mieli za tydzień tych oczek 37. Nie jesteśmy faworytem na pewno tej ligi. Znamy swoje miejsce w szeregu, ale tak, dzisiaj w każdym meczu będziemy starali się punkty innym zespołom urywać. Życzę oczywiście Alanie awansu i tyle. Hubert, twój powód do Torunia chyba nie jest najszczęśliwszy, co? Wiecie, no, fakt jest taki, że przegraliśmy 2-0 ten mecz, ale powiedziałem chłopakom, żeby głowa do góry, gramy następny mecz i no i tyle. No. Co mogę więcej powiedzieć? Jak z twojej perspektywy wyglądała ta murawa? Bo tu jednak ty biegałeś, mniej nie my. Murawa nie była w najlepszym stanie. Wiemy, jaka jest pogoda, jaka jest aura w tym roku. I no, ale każdy ma taką samą murawę. Dwie drużyny wychodzą na mecz, grają przeciwko sobie i prawda jest taka, że no, każda drużyna ma taką samą murawę i musimy sobie z tym poradzić. Naszymi gośćmi są trener Elany Toruń, pan Rafał Górak oraz napastnik Filip Kozłowski. Trenerze, pierwsze wydania wiosną, no ale łatwo nie było. No, łatwo nie było, ale też na samym początku rundy przychodzi nagrać zespołami samego czuba, także zdajemy sobie sprawę, że każdy mecz będzie dla nas trudny i taki był dzisiaj i taki na pewno będzie w piątek, także nic do odkrycia. Ciężki mecz, bardzo ciężki, ale 3 punkty są nasze. Filip, pierwszy gol wiosną. Ale trzeba przyznać, pierwszy gol wiosną, ale trzeba przyznać, że widać, że tak powiem, że jest słaba. No tak. Cieszę się niezmiernie z tego gola, bo to jest bardzo mi potrzebne w tym momencie. Dziękuję trenerowi, że dał mi szansę przede wszystkim i muszę takimi meczami udowadniać cały czas trenerowi, że... No trochę... W drugiej połowie trochę się pomówiłeś momentami zagrzącami gości. Nie, to jest jakoś tak intuicyjnie wszystko wychodziło. No trenerze, wydaliśmy dwa... Trenerze, wygraliśmy 2-0, ale ten problem z zdobywaniem goli nadal istnieje. Znaczy problem, no, czyli fajnie by było co, jakbyśmy strzelili 6, 5, 4, bardzo fajnie, ja wiem, ja też bym bardzo chciał strzelać bramki, moi zawodnicy na pewno też. Natomiast jeżeli wygramy 1-0, to 3 punkty idą do tabeli i trzeba mieć do tego wszystkiego dużo pokory i moim zdaniem takiego dystansu. To nie jest tak, że ktoś broni albo nie chce strzelać więcej. Chłopcy walczyli o każdą bramkę i nagroda drugą bramkę to dopiero w 90 minucie, także to nie jest takie łatwe dzisiaj wyjść i zaraz przeciwnikowi naszczelać gol. W piątek damy z Bałtykiem Gdyniaszków, na Murawa, jakieś tęgi będą panowane na syntetycznej nawierzchni? No na pewno, także tutaj w Toruniu mamy gdzie trenować na sztucznych boiskach, także tutaj o to się nie martwię, na pewno pod tym względem będziemy na pewno przygotowani. Mecz jest złożony na piątek, jakieś komplikacje z tego, czy to normalnie przed treningowym wyjdziecie w to?
No pójdziemy normalnie, wiadomo, że to trochę specyficzny dzień, te mecze w Wielki Piątek, no to tak troszkę można powiedzieć z przekąsem, ale z drugiej strony Arka też gra w sobotę, no i ze względów bezpieczeństwa musieliśmy się zgodzić na ten mecz w piątek, no będziemy grali, także nie, bez żadnych kłopotów nie będzie, także będziemy szli normalnym cyklem i do piątku jest masę czasu, także drużyna będzie na pewno i zregenerowana i wszystko będzie na miejscu. I dłuższe będą święta. Oby były radosne.